Filip Lewandowski, MMA Roxy, Loduwa z nami, poprawił grzywkę, ja też mam taką samą, także wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi w Gromdzie, w takim sensie, jak duże to są emocje? Znaczy, powiem ci tak, tych emocji nie ma takich już, ja startuję teraz trzeci raz, także już jakoś tak nie ma takiej adrenaliny. Pierwszy start, była taka nerwówka, bo nikt nie wiedział, o co w tym chodzi, z czym to się je, a teraz już każdy zaznał tego ugryzkowego chleba, no i lecimy dalej z tym wszystkim. Przed tym pierwszym startem myślałeś, że to będzie dużo bardziej brutalne, dużo bardziej kontuzjogenne, jak to było? Znaczy kontuzjogenne to jest, to nie ulega wątpliwości, to są... Brutalne też bardzo, żebym ja nie został nieopatrznie zrozumiany. No tak, każdy sport kontaktowy uderzany jest brutalny, no nie oszukujmy się, czy to jest boks, czy to jest MMA, czy to są walki na gołe pięści, tak? To już jest kwestia po prostu tego, co ktoś chce oglądać i co kto chce robić, prawda? To nie ma, że to jest akurat najbrutalniejsze. No MMA też są bardzo brutalne walki, też są rozcięcia, też są różne złamania, pęknięcia. Także to jest sport kontaktowy. Każdy wie, kto trenuje, po co to robi, dlaczego to robi, tak? I jak to wygląda, jeżeli walczy, sparuje. Tym razem klimat Vice City, nie miasta grzechu i bardzo fajnie. Grałeś trochę w GTA? Tak, we wszystkie części chyba. To Vice City ci się podobało? Tony Vercetti, te klimaty? Nie, no tak, bardzo fajne. No, mogliby zrobić remaster jakiś tego i puścić teraz na, no już jak... Teraz nas tylko, kochani, możemy się nieco przesunąć? O, przepraszam, emocje. O, taki duży klotek mi się tutaj wciska. Na szczęście widzę, że się wszyscy lubicie tutaj. Zawodnicy, nie ma złej krwi, to jest fajne. Nie, no to w tym wszystkim chodzi, tak? No, to, że po prostu wychodzimy i walczymy, to jest jedno, a drugie, no poza Gromdą, poza tymi walkami, turniejami, w większości mamy ze sobą kontakt, rozmawiamy czy na Instagrama, czy na Facebooka gdzieś tam, czy przez wideo messengery, także z niektórymi jest dobry kontakt, tak? Każdy trzyma się, to tak powiem, swoich, nie? Może się mylę, ale to wynika z tego, że na Gromdzie się nie walczy dla kasy, prawda? Tu chodzi o co innego. Tak, tutaj ludzie idą, którzy się lubią po prostu napierdalać, no co to tutaj już gadać, tu nie ma, tu jak ktoś przychodzi po pieniądze, to ich nie znajdzie. Tu nie ma, nie wiem, jakiegoś tam fejmu czy czegoś po tej Gromdzie, tak? Każdy jest tutaj, bo lubi to, co robi. A ten fejm właśnie, zero fejmu, czy ktoś się na ulicy zaczepił, powiedział, słuchaj, oglądałem twoje walki, zajebiście? Nie, no zdarzało się, że gdzieś tam ktoś mnie rozpoznał, przybił piątkę, powiedział, że kibicuje, że fajnie, nie? Także no, jest to gdzieś tam u mnie w mieście, ja jestem rozpoznawalny w jakimś tam sensie, no ale ja się nie uważam ani za celebrytę, gwiazdę, czy jakiegoś tam, nie wiem, kogoś bardzo rozpoznawalnego, nie? Jestem zwykłym szarym człowiekiem. Co my jutro zobaczymy, jeżeli chodzi o ciebie? Jaka jest forma? Zobaczycie jutro. No dobra, czyli to jest zapowiedź pewnie, no, takiej dobrej dyspozycji. Zobaczycie jutro. Nic nie będę mówił na ten temat. Zobaczycie jutro. A co byś o swoim rywalu powiedział? Że fajnie, że na siebie trafiliśmy. Będzie fajna walka. Damy na pewno fajną walkę. Kto wygra? Lepszy, szybszy. To nie jest oczywiście koniec przygody z Gromdą. Bijesz się tutaj dalej, niezależnie od wyniku jutrzejszej walki. Zobaczymy. To wszystko zweryfikuje, jak to się potoczy. Tak? Każdy z nas tutaj przyjechał wygrać. Każdy z nas przyjechał tutaj po to, żeby się pokazać, żeby być tym najlepszym. Tak? Bo to jest ten turniej. To nie jest ekstra fajnie, że to jest pojedyncza walka, że wychodzisz po prostu i idziesz 100%. Tylko tutaj, no wiadomo, trzeba wiedzieć kiedy, wiedzieć jak, nie? Ten turniej też nie można, no trzeba ryzykować, trzeba zrobić pewne kroki, żeby wygrać, no ale później są jeszcze kolejne walki, tak? Co jest bardziej przydatne, doświadczenie na ulicy, jeżeli chodzi o Gromdę, czy takie stricte sportowe doświadczenie z sali treningowej? Jedno i drugie, to nie ma tak, no wiadomo, na sali treningowej, na ulicy wyrabia się charakter, tak samo umiejętności, tak? Żeby wiedzieć, to obicie, sparingi, treningi, tarcze, worki, skakanki, no to jest wszystko potrzebne. Nie ma złotego środka, o tak to nazwę. Po której Gromdzie byłeś najbardziej porozbijany? Pojedynce. Mimo ciężkiego nokautu, to pojedynce miałem, ściągnął mi mięso z ostatniego żebra. No, przyjechałem tutaj z pękniętą przestrzenią międzyżebrową. Gdzieś tak na początku drugiej rundy trafił mnie brodacz. On to zobaczył tego trener, no i później po prostu skrupulatnie dobijał. Już miałem problemy z poruszaniem się, z oddychaniem. No i w połowie czwartej rundy przerwał sędzia walkę. Także no, dochodziłem po tym te 2 miesiące do siebie. Ciężko
ciężko było dychać, ruszać się, nie? Bo to zanim to mięso się po prostu wróciło na swoje miejsce i się sklepiło, to troszeczkę czasu zajęło. Wiesz, gdzie jutro będziecie się bić? Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to. Gdzie będzie to nie było? Czy to będzie na dworze, czy to będzie w górach, czy to będzie pod wodą? Wychodzimy i się napierdalamy. No na pewno na plaży. To będzie bardziej polska plaża, czy plaża właśnie w stylu Vice City? Zobaczę jutro. No dobra, ode mnie to wszystko. Życzę powodzenia i czekam na dobry. Dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne. Na pewno będzie.